uzależniający od jednego razu już ma 2000. A ktoś, kto to weźmie, on jest tak, tak zdopaminowany, że no, myśli, że góry może przenosić. Nie? Czyli jest ten szybki strzał dopaminowy, ale cena jest zniszczone mitochondria, zniszczona mikrobiota, zniszczony mózg. Bo to też będzie działać na mózg, dlatego to się nazywa bloker. Tak samo wszystkie te superstymulanty trzeba traktować równa się bloker mózgu. Nie mogę korzystać z potencjału, nie mogę korzystać z potencjału swojego mózgu. W konsekwencji, w długiej perspektywie daje to brak energii, stres, huśtawka nastrojów, obniżone zdolności poznawcze, otępienie, otyłość, choroby. I teraz ktoś ma zestaw, taki zestaw po prostu doległości psychologicznych. I idzie do psychologa i zaczyna mieszać w zupie. Wraca, ogląda Netflixa, zagryzie go Snickersem. Idzie do psychologa, bo nic nie pomogło. I 10 lat to w tym KCP, przecież tam ludzie za grubą kasę, oni ci terapeuci opowiadali o przypadkach, 10-15 lat ludzie zasuwają tydzień w tydzień. Do terapeuty, nie? Na kozetkę. Ja nie mówię, nie wykluczam niczego. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ale no trochę już się wydrapałem w głowę, nie? Żebym nie chciał 10 lat. No. A są tacy, którzy chcą. Ja wiem. Ja wiem. Bo to jest źródło dopaminy. Czyli coś ważnego. Dobra, abstrahując od tego, to sobie takie. Czyli dlatego znowu, kiedy wychodzimy z pętli stresu. Albo inaczej, bo teraz co zrobić, żeby osłabić działanie tej dopaminy? Właśnie włączyć tą korową dopaminę. Wtedy nagradzające jest właśnie robienie czegoś dobrego dla siebie. Bo dalej ta dopamina się wydziela. Tylko, że więcej radości na dzień dzisiejszy sprawia mi to, że zjem sobie szpinak, niż to, że zjem sobie Snickersa. Po prostu mnie to kręci. Czyli na przykład jakaś alternatywa dla naszych zachowań, typu nie wiem, nie idę do kina obejrzeć sobie coś, tylko idę, nie wiem, poskakać sobie na trampolinach, tak? Tak, tylko znowu chodzi o takie całościowe działanie, czyli my potrzebujemy... Systematycznie. No dać sobie to wsparcie, olej, trochę ruchu, odżywić mitochondria, odżywić jelita. I trochę pomedytować, nie? I to powoduje, że zaczynają cię kręcić inne rzeczy, bardziej zdrowe dla ciebie. Czyli ta dopamina nie jest bezrozumna ssacza, tylko ona jest bardzo rozumna. Po prostu wiesz, co dla ciebie dobre. I dlatego, to się staje ważniejsze niż wypicie wódki, niż zjedzenie Snickersa, niż obejrzenie Netflixa. To, że możemy sobie, nie wiem, zapalić świeczkę, zaparzyć herbatę i posiedzieć, nie? Jest ważniejsze niż włączenie telewizora i obejrzenie czegoś. I a propos trochę jeszcze wiadomości, po prostu ludzie mediów doskonale też tym potrafią zarządzać, czyli skandal. Te nagłówki po prostu są agresywne. To jest takie, nie ma krwi, nie ma, jest krew, jest nagłówek. Dobra wiadomość to zła wiadomość. Dobra, tak. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Bo to, żebyśmy to też zrozumieli. Bo nasz mózg nie jest zupełnie zainteresowany dobrymi wiadomościami. One po nas spływają. Nasz mózg jest jak teflon na pozytywność i jak rzep na negatywność. I my, jeżeli chcemy zdrowo żyć, musimy odwrócić tą tendencję. Stać się rzepem na pozytywność i teflonem na negatywność. I jeżeli to zaczniemy regulować, przejdzie nam chęć faszerowania się negatywnością. I dlatego może też jestem, bo to jest takie spełnienie takiego mojego po prostu marzenia o tym, żeby poznać po prostu ten mózg. Nie? Tylko ja go poznawałem z różnych stron. I dlatego może jestem takim no, nakręcony za bardzo. Ale o czym to ja mówiłem? Odnośnie czego?
Mieliśmy ten krótki dopaminowy. Tak, i to jest ten krótki dopaminowy. Co zrobić, to włączyć dopaminę korową. Znaczy, bo właśnie chodzi o to, żeby odwrócić te tendencje. Czyli pielęgnować, co dobrego mnie spotkało, za co mogę być wdzięczny, oddychać sercem, kogo kocham, nakładać obrazy miłości. My musimy stać się rzepem na pozytywność i teflonem na negatywność. Bo nasza naturalna tendencja jest odwrotna. Czyli jeżeli zrobisz 20 rzeczy, które są super, świetne, ale jedna ci nie wyjdzie, to przeżywasz tą jedną, bo jest tendencja rzep na negatywność, teflon na pozytywność i po prostu ta jedna cię zagarnie. Będziesz o niej myśleć, będzie cię stresować, będziesz wydzielać kortyzol. Okej, ja nie mówię, nie wyciągnij wniosków, ale pooddychaj przez serce przez chwilę, nałóż obraz osoby, którą kochasz na tą sytuację i troszkę to zrekonfiguruj, żebyś mógł w związku z tą sytuacją nie przeżywać aż takiego dramatu, tym bardziej, że zazwyczaj jest to przerysowane. Tak, przepraszam, będzie przerwane. Nie, ale to generalnie rzeczywiście chyba tak jest. Na przykład po całym dniu pracy gdzieś tam wracam do domu i pierwsze, o czym chcę powiedzieć, to raczej o tym, gdzie coś mnie zestresowało, co było złe, niż o innych rzeczach fajnych, które się wydarzyły tego dnia. Nie? Tak, tam... ale nawet zwróćcie uwagę, że my nawet ich nie pamiętamy. Że my nawet tego nie pamiętamy. No a co dzieci nam mówią na zajęciach, jak pytamy, jak robimy sesję, co ciebie dobrego spotkało? Nie tak? potrafią, co, nie potrafią powiedzieć. Jak jest im ciężko wydobyć tak. siebie, że coś. I okej, okay, bo to jest tryb domyślny i to jest w porządku. Ale to jest w porządku. Ale też zwróćcie uwagę, że jeżeli są dzieci, które przez kilka lat przychodzą, to one wręcz domagają się tego i ich sposób myślenia absolutnie się zmienia, tak? Pierwsze 15 minut to jest dla nich ta chwila, żeby oni już mają gotowe myśli przeszykowane. Tak. I to jest ta dopamina. Tak. I to jest właśnie ten aspekt korowy, o ile bo tutaj zaznaczamy. To nie może być, że wygrałeś w grę, to nie może być, bo obejrzałeś fajny film, albo zjadłeś coś dobrego. Czyli nie może być związane z tą krótką dopaminą. Tak, to jest korowe. To jest korowe, bo osiągnąłem, bo osiągnąłem jakiś, to jest efekt mojej pracy. Za tym się kryje moja praca, korowa. Po prostu niewierna rozrywka. Tak. Mhm. Czyli i wtedy ta tendencja się odwraca i zaczynasz widzieć wartość tej korowej dopaminy, bo ona jest dużo silniejsza niż ta, i to jest tak zwana dopamina kontroli, czyli ta krótka dopamina pragnienia, długa dopamina kontroli, bo tą dopaminą kontroli możesz zarządzić tą dopaminę krótką. I trzeci układ nagrody to jest właśnie ten, który pozwala nam zakotwiczyć się w związku, zakotwiczyć się w pracy, czyli wygasza tą chęć szukania nowości w jakimś obszarze, tak? Bo ta dopamina korowa, ona jest napędzająca. Ja może już trochę do tego dochodzę, ale tak jak przez wiele lat robiłem dwie szkoły równocześnie, już teraz robię trzy szkoły, jak zacząłem liczyć równocześnie, nie? Chyba z jednej zrezygnuję, ale jest taki głód poznawczy, głód wymyślania, tworzenia tych schematów trochę, nie, że ta dopamina, ona też jest taka mocno poznawcza. Rozbudzona teza, rozbudzona ciekawość wtedy, entuzjazm, taka radocha, jak ja z tą córeczką jadę i mówię, ty słuchaj, muszka plujka, tam muszka owocówka, tam wydłuża się życie, tata, jak ta muszka owocówka? Nie, to jest takie, wszystko fajne i czyli ta korowa dopamina, po prostu masz chęć na takie, po prostu, jeżeli masz krótką dopaminę, to ty wiesz, co dla ciebie dobre, a tego nie robisz. A robisz rzeczy złe, bo one ci dają dopaminę. A w momencie, kiedy masz wybudzoną tą, działa ci korowa dopamina, to ty wiesz, co dla ciebie dobre i to robisz. I nie robisz rzeczy złych, bo ta dopamina, bo już ten Snickers
czy on przestanie działać, czy on przestanie działać na mój układ dopaminowy? Nie, na pewno by mi się zrobiło przyjemnie, ale ja też wiem, jakiego będę miał kaca. Już nie chcę tego kaca. Czyli i teraz ten trzeci układ nagrody to jest taki, tu tak jak dopaminę wyzwala tam kokaina, tak bardziej ten trzeci układ dopaminowy wyzwalany jest przez na przykład marihuanę. Czyli, że osoba, która zapali marihuanę, ona jest taka wyluzowana i na przykład może zachwycić się obserwować pół godziny kran, z którego kapie woda. I to będzie dla niej takie po prostu mega przyjemne doświadczenie. Ja tak przed pralką siedziałam. Nie, 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 to wyciszało. Tak siedzieli, potrafiłam tak patrzeć, jak się to wszystko kręci. Nie, bez marihuany. Tak, tak. I może, i to co ty mówiłeś, bieganie jest źródłem endorfin. I chodzi o to, że na dzień dzisiejszy, jak patrzę na moją żonę, to już nie wydziela się ta dopamina, tylko właśnie te endorfiny. Nie no, ta dopamina też trochę, nie? No, ale czyli cementuje związek. Chodzi o to, że ten żółty sprawia, że myszy jednym sztucznie podniesiono poziom dopaminy, drugim podniesiono poziom endorfin i tam endokannabinoidów, tych hormonów szczęścia. I teraz myszy mają coś takiego, czy tam szczury były, to były myszy, że nie, szczury. Że one się, chodzi o to, że jak dostają na przykład słodką wodę, one dają wyraz temu, że ta woda im smakuje, bo się oblizują. I im coś bardziej im smakuje, tym częściej się oblizują. I teraz te myszy się czy tam szczury, myszowate, nie? Oblizywały się, jak dostały słodką wodę, jakoś się tam oblizywały. I teraz tym, którym podniesiono poziom dopaminy, one po prostu zaczęły więcej pić tej wody. Natomiast myszy, którym podniesiono te endokannabinoidy, zaczęły więcej się oblizywać. Czyli można powiedzieć, że ta sama woda zaczęła im bardziej smakować. Jeżeli masz układ nerwowy, właśnie te swoje szlaki neuronowe, masz trochę poprzetykane właśnie, czyli to, co robiliśmy, że pomyślisz o tej osobie, którą kochasz, nakładasz, to są wszystko instalowanie też tych ośrodków właśnie przyjemności, tych endorfinowych. Jeżeli medytujesz, jeżeli właśnie co dobrego mnie spotkało, za co mogę być wdzięczny, okazuje się, że stajemy się wtedy tymi myszkami, które jest to co jest, ale nam to bardziej smakuje. My się częściej oblizujemy, wychodzimy z tej pętli stresu, zaczyna nasz organizm być coraz bardziej zdrowy, zaczynamy mieć więcej energii, nasz mikrobiom zaczyna ruszać i produkować serotoninę, zaczynamy być bardziej funkcjonalni i tak dalej, i tak dalej. Czyli pobudzanie, jeżeli chcemy wyjść z krótkich szlaków, z tego krótkiego szlaku dopaminowego, to jest pobudzić ten długi szlak dopaminowy, czyli właśnie ten korowy, czyli no chociażby zacznij od jogurtu, że nawet już 4 tygodnie jedzenia jogurtu naturalnego z mikroflorą bakteryjną jest w stanie wycofać ileś tam objawów stresu i depresji. Samo to, że jemy, że wspomagamy mikrobiom. Dlatego jeszcze raz, to wszystko, cały ten styl życia ma być taki bardzo naturalny, związany z entuzjazmem. To nie ma żadnej intencji na jakikolwiek stres, że muszę teraz ograniczyć to. Nie, nie, nie. Wprowadź tylko jogurt. I on już pomoże ci, bo namnoży ci mikrobiotę i po pewnym czasie zobaczysz, że ten Snickers cię nie kręci, a kręci cię sałatka. Może wtedy weź trampki i poruszaj się chwilę. Może wtedy coś tam, ale niech to będzie taki bardzo naturalny proces. Bardziej odkrywania przyjemności, radości z tego stylu życia, niż założenia sobie kagańca teraz
i szykanowania siebie. Nie, zupełnie nie jest taka intencja. Hmm?